Hej, z tej strony burzowe oko. No i słuchajcie, pewnie, no zobaczcie sami, mam niestety złamaną rękę. Oj, tu mam taką piękną flagę z Ukrainy, znaczy, a tutaj jest na, jakbyście na to spojrzeli z drugiej strony, to było dobrze, no, ale słuchajcie. A dzisiaj taki dość, no myślę, że ciekawy dosyć odcinek, bo dzisiaj sprawdzimy sobie, kto jest na okładkach dla drugiej oraz trzeciej serii. A jakby wyjdzie ostatnia ta nadzieja, czyli że oczywiście ostatni do. A to o czwartej serii, czyli że oczywiście Omen Gwiazd. To zrobimy sobie sprawdzenie, czy. No bo pierwsze nie będziemy robić, bo nie wiem, bo pewnie. A kto jest na okładkach na pierwszej serii, to. A tu już słyszeliście. 1 109 000 razy, tak. A naprawdę z tych filmów. No mega dużo, ale pewnie o tym, kto jest na drugiej i na trzeciej, to nie istotnie. A jakby co to, a to jest moja prawa ręka, jakby co mogę tutaj ruszać palcami, nawet mogę je prostować, ale jakbym chciał tam je, w tamtą stronę, jak tak wyprostować, to nie po prostu coś tutaj w środku mnie. Tak jakby no po prostu jakby tak no oboli mnie tam w środku też mieć uwaga. Więc jakby co, a to nie martwcie się, bo ja po 2 tygodniach będę mógł już ściągnąć gips i po prostu będę pomieściłby na takiej a tu bandanie wokół szyi. Ja chwilowo mam na takim czymś. Więc uwaga, więc kto jest na okładce północy pewnie. A TN, kto jest fanem wojowników, to od razu to poznaje. Jest to oczywiście Jerzy Nowy Pazur. Kurde, mi się tutaj coś zadziałego. O, ale już jest dobrze. Jest to oczywiście Jerzy Nowy Pazur. No, więc. Odkładamy i przechodzimy po kolejne. W ogóle tylko, że muszę trochę. O, muszę sobie tak to zrobić. Ok, więc. Wschód, a księżyc. Kto jest na tej okładce? A jest to. Oczywiście. Już możemy te a to poznać. A tu po futrze. I po jakby. O tematyce tej książki jest to. Pierzasty Logon. A tak ona się tak nazywa. Tak, ona się nazywa Pierzasty Ogon. A jeśli inaczej, to poprawcie mnie w komentarzach. I opowiada on, znaczy nie, jakby w połowie jest śmierć właśnie Pierzastego Ogona. I na następnej okładce jest jest. No właśnie, kto to jest? A, jest to, słuchajcie, moje mianowice. A jest to świt, tytuł jest świt. A, jest to. Ja sobie wiórczy lot. Ja nie muszę chyba wytłumaczać, no. To skąd to jest pewne, no bo. Po futrze i po tematyce książki to chyba by. A każdy by rozpoznał, gdybym ją przeczytał. Ok, teraz jest. A Blask Gwiazd. I to jest, słuchajcie. A no moja też jest, no moja ulubiona okładka. No więc Blask Gwiazd. I tu mamy te aż księżycową sadzawkę. Jest to liściasta sadzawka na tej okładce. A teraz jest jeszcze, zmierzch, no, Jezu, tak nie potrafię,
A czasami takich liter, co jest na przykład, nie wiem, zywi, zywy, i, z, n, i, no. To nie potrafię czasami tak wymówić. Raz. Jest to, jest to bronie pióro. No, no chyba, nie mu te tłumaczyć dlaczego, bo no. Ono wygląda jak, no, ono bronie pióro, więc najprawdopodobniej jest to bronie pióro. I teraz jest uwaga. Kto to jest? Dun, dun, dun. Jest to jeszcze Mimrus. I to jakby fani na początku za bardzo nie wiedzieli, kto to jest, ale jest to Jaszczem Mimrus, ponieważ jest też, znaczy jakby po tematyce jakby bardziej książki to rozpoznamy, więc tu sobie przeniesiemy już. Teraz uwaga, jest widzenie i to chyba każdy po tych zaczach poodnał i po tym piórku tu i w ogóle po tytule, że jest to oczywiście zasujek, zasujcza łapa, sujcze pióro. A wtedy ba osujek lub sujcza łapa. Już nie pamiętam, jak on się wtedy nazywał. Sobie dłożę to tu w sumie. Teraz uwaga. A drugi tom trzeciej serii, czyli rzeczywiście Mroczna rzeka. I jest to, uwaga, jest to też, tu można to zobaczyć też, że jest to oczywiście lwi płomień, więc i po tematyce też, na przykład tej miłości wrzosowego Hagona i lwiego płomień, więc jest to lewek, lwia łapa i lwi i płomień, wtedy chyba lwia łapa. A lwi płomień? Nie, a to lwia łapa. Znaczy, tak mi się wydaje. O kurde, tu teraz. O, jest. Jest to wyrzutek i no, więc. A kto to może być? Sajasa, a mnie jestem pewny, ale według mnie jest to Ostrokrzewka, chyba tak ona się nazywa. Ostrokrzewiasta łapa, bo lub też ostrokrzewiasty liść. No. Dun, dun, dun. Teraz jest to oczywiście zaćmienie. O kurde, a teraz tego nie wezmę tak. O. Jest to no. Kto to może być? A jest to sol. Tak. A jest to sol. Ja poznałem to między innymi po tym, że ma, a wiecie co, że ma takie rysie uszy, bo tam było, a często było opisywane, że on ma, właśnie takie długie rysie uszy. Więc ja względnie potem to poznałem. Też uwaga. I teraz jest to oczywiście jesionowe futro, bo tematyka też o tym jest i tu nawet jak scena z jesionowym futrem, jesionowe futro jest tu lub tu, a tu lub tu, a tu chyba jest lwi płomień, znaczy wieczór, nie, ja nie pamiętam już za bardzo w sumie. No i uwaga, ostatni tom na dzisiaj. Wschód słońca. Jest ta bardzo piękna okładka. Jest to oczywiście, a to ponownie ostrokrzewiasty liść. No. Słuchajcie. Ta okładka jest bardzo ładna, no ale słuchajcie. Z tych wszystkich dwóch serii to o... którą by tu wybrać? Mi się wydaje, że bardziej ta mi się podoba, Blask Gwiazd, bo jest taki klik, nie macie. A słuchajcie, kurde. A same, te postacie z okładek, a tu na, w ogóle zaciąłość 10 minut, więc słuchajcie.
moi drodzy. A filmu raczej po jutro nie będzie. No. I spodziewajcie się, że w tym momencie, gdy mam ten gips, to filmie, a to będą gdzieś co 5 dni, ale oczywiście o openingu nie zapomniałem i będzie on, tylko że będzie go po prostu tą kamerę trzymał mój tata. No. Czy nie, jakby, ja nie kamerę, tylko mój telefon, ja nagrywam telefon, a słuchajcie, 11 minut zleciało, więc słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie i słuchajcie, zleciało nam o 44 słów, więc słuchajcie, ja mam nadzieję, że znowu będzie 45 lub więcej, więc słuchajcie, do zobaczenia i pa!